Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski w komunikacie jagodowym, sadowniczym 28 lipca w czwartek 2022 roku. Zacznijmy od truskawek, bo one w wielu miejscach były już skoszone, już ładnie odrastają i jest łatwo, że tak powiem, je teraz dochronić. One są na tym etapie czyste, więc oprysk na roztocza truskawkowego, na roztocza, na przędziorka będzie powodował, że będzie on skuteczny. Mamy tutaj możliwości kilka. Możemy sięgnąć po abamektynę, możemy sięgnąć po siltak, po kapak, jeżeli chodzi o te kontaktowe działanie. Możemy sięgnąć po milbenoka na przykład. Milbenok będzie walczył tak z formami dorosłymi, jak i ograniczał jaja, warunek dobrze dopryskane, czyli te plantacje skoszone, które są odsłonięte, bardzo łatwo będzie nam je wyczyścić. Natomiast te, które nie zostały skoszone, to pytanie, czy jeszcze można je kosić, czy nie. Zbyt późne koszenie powoduje obniżenie plonowania w przyszłym roku, więc trzeba by było się zastanowić, czy ten moment już nastąpił, czy został przekroczony. Przyjmuje się, że 2 tygodnie to jest taki okres, który od końca zbiorów można respektować. Późniejsze terminy, jak ktoś chce to zrobić miesiąc po, to są zdecydowanie już działające na niekorzyść koszenia. No chyba, że przędziorek zje wszystko, to może lepiej skosić i mieć trochę mniejszy plon niż nie skosić i ten plon mieć dużo niższy, bo to przędziorek potrafi i roztocz truskawkowy bardzo mocno dokuczać. Jeżeli chodzi o szkodniki, to oprócz przędziorków i pordzewiaczy, roztocza truskawkowego, to jest to największe zagrożenie. Natomiast po zbiorach, po skoszeniu, to jest też dobry moment na walkę z opuchlakami. Te opuchlaki wygryzają w liściach takie swego rodzaju okienka. Można tam zauważyć, że one są właśnie po tym. Co prawda one tam wieczorkiem, a nie za dnia będą się Państwu pokazywać. Natomiast co możemy? Po zbiorach mospilany w tej większej dawce 0,3 do takiego oprysku, do podlewania prawie, że to jest raz. Od your stop, czy to w kapilarach, czy podlewanie, czy oprysk w czasie deszczu, to jest sprawa druga. Jedno z drugim może działać z uwagi na to, że od your to mówimy o działaniu na larwy też bezpośrednio, natomiast oprysk mospilany będzie zwalczał także owada dorosłego, więc tutaj taki wieczorny zabieg mógłby być tutaj naszym sprzymierzeńcem. Natomiast jeżeli chodzi o choroby w truskawce, no to praktycznie dbamy o to, żeby ta roślina odrastała zdrowa i nie chorowała i mówimy tu o mączniaku, mówimy tu o białej, czerwonej plamistości, tak przede wszystkim. Plantivax na przykład całą trójkę będzie zabezpieczał, wszystkie trzy choroby będzie ten mechanizm obronny wykazywać, rośliny będą się uzbrajać. Możemy sięgnąć także po Talius sad, jeżeli mówimy o typowym mączniaku, o te odmiany, które na mączniaka są wrażliwe. Możemy tutaj mówić o siarkolu i preparatach siarkowych, ale pod warunkiem, że nie mówimy o upałach. Jeżeli są mocne upały, a w tym sezonie ich trochę nie brakuje i zapowiadane są kolejne fale, no to unikamy tej siarki na takie ostre temperatury, natomiast w tych okresach luźniejszych warto z tego korzystać. Możemy sięgnąć także po dagonis, który jest typowy na mączniaka, a jest całkiem inną grupą. Mówimy tutaj o SDHI, więc jest czym walczyć. Jeżeli chodzi o tego roztocza jeszcze, no jeszcze mógłby być ortus, tak sobie podglądam, no i abamektyna. Abamektyna no, zwalcza tylko ruchome formy, więc musimy tutaj pamiętać, że jednorazowy zabieg nie zawsze będzie wystarczający, bo z jaj będą się pokazywać następne. A milbenok obiecuje, że oprócz form dorosłych zwalcza także jaja, pod warunkiem, że będą one opryskane właściwie, czyli przy tym działaniu kontaktowym na jaja.
I teraz obydwa wykazują działania wgłębne i obydwa są dosyć wrażliwe na promienie słoneczne, czyli czy to weźmiemy milbenok jednorazowo, czy abamektynę, to będziemy musieli korzystać z uroków pochmurnych dni albo wieczornych zabiegów. I to by było w truskawce chyba na tyle. Jeszcze choroby odglebowe. Jak już mówimy o tym, że łatwo do tej gleby dotrzeć, fosforyny wykorzystane do podlewania też będą ograniczać choroby odglebowe. I tyle. Przechodzimy do porzeczki, bo ona też jest po zbiorze. Porzeczka no, boryka się z przędziorkami. Warto tam zrobić i ubolewam, że nie ma zabiegów zarejestrowanych na pryszczarki pędowe, bo one są dużą zmorą po kombajnowaniu, uszkodzenia. Tam ten pryszczarek składa, tam przeziernik też składa jaja i to się rozwija i duże straty są w pędach. Oficjalnie nie mamy tutaj żadnych możliwych rozwiązań. Generalnie owadobójcze preparaty, obojętnie które używane na tym etapie, będą tego szkodnika ograniczać. Natomiast przędziorki i pordzewiacze mają tutaj możliwości do likwidacji tych populacji, choćby preparaty zwykłe, olejowe, ale te silikonowe, jak Siltak, Kapak, stężenie 0,15, spokojnie, nie boimy się ani dnia, praktycznie nie dokuczamy owadom pożytecznym bardzo. Owszem, sięgając po owadobójcze, patrzmy, jeżeli jest koniczyna kwitnąca na plantacji, no to wykonujmy po oblocie pszczół, nawet jeżeli są to preparaty generalnie tym pszczołom nie szkodzące. Porzeczki, nawożenie dolistne, no one są zmasakrowane, one często mają upieczone, miały nie tylko owoce, ale także liście. Wspierajmy, jak już wjeżdżamy, nawozami dolistnymi. Czy to NPK, czy to nawet jakiś mocznik bez inhibitora, to pewne rozwiązania są. I teraz, jeżeli chodzi o ochronę, też możemy ratować się preparatami miedziowymi i preparatami siarkowymi, z tym zastrzeżeniem, który wspomniałem przy truskawce, unikajmy, ponieważ ten liść często jest słaby, unikajmy robienia tego w czasie upałów, poczekajmy i róbmy to w takich bardziej pochmurnych dniach. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o sam zabieg, ale także o te dni w okolicach zabiegu, czyli jeżeli robimy siarką, która będzie pozostawała na tym liściu przez dłuższy czas, no to pamiętajmy, żeby nie robić tego przed spodziewanymi zapowiadanymi upałami, na przykład na cały tydzień. Jeżeli te upały będą, możemy sięgać po rozwiązania, no, czasem droższe, ale skuteczniejsze, czyli typowe do rozwiązania. Przypomnę, że są programy ochrony roślin, do których można w takich momentach zaglądnąć. Porzeczka akurat godnie w tym roku płaciła, więc będzie wybaczalne. Żony wam wybaczą, że poprosicie o wyższy budżet na ochronę porzeczki w okresie pozbiorczym i nawet jeżeli sięgniecie po Signum, Switch, to powinno to być wam wybaczone. Jeżeli chodzi o maliny, no to maliny jesienne, można powiedzieć, coraz lepiej wyglądają. Te rosnące pędy trochę zakrywają niedoskonałości wiosenne. Te rzędy są coraz bardziej zwarte. Warto pamiętać, żeby zabezpieczać przed właśnie chorobami pędów, nie tylko owoców. Owoce rozwijające się to nawozy wapniowe, tak bym tu się koncentrował. Mrówka, paspce A, NHCA Delta, każdy Smart Seal, każdy z tych produktów ma swoje argumenty. Różnią się trochę, jeden buduje bardziej jędrność, drugi bardziej wzrost, ale generalnie preparaty wapniowe odpowiadają za trwałość pozbiorczą i za także odporność pozbiorczą i jędrność, razem wzięte. Jeżeli mówimy o innych ochronach, no to w przypadku czy to malin letnich, które jeszcze owocują, czy jesiennych, które zaczynają,
sięgamy po dobre rozwiązania, zwłaszcza w malinach tych jesiennych, gdzie jest jeszcze kwitnięcie. Luny tam idą, tam jest Signum, tam jest Switch. Dobre rozwiązania są tutaj, tam Skorpion jeszcze mógłby być w tych malinach jesiennych. Natomiast w malinach letnich bardzo często ten zbiór się już kończy, te maliny wyglądały bardzo dobrze, a jak się przyjrzymy tym pędom, które to skarżą się maliniarze, że pędy zeszłoroczne praktycznie wypadają w trakcie owocowania, co widać na załączonym tle u mnie. Piękna plantacja, która jeszcze dwa tygodnie wyglądała bardzo dobrze, no w tej chwili ma bardzo dużo wypadających pędów. Nie jest to jednoznaczne do stwierdzenia, czy mówimy tylko o zamieraniu pędów, czy jakichś skutkach pozimy, kiedy zapotrzebowanie na wodę było większe, a po tych upałach one po prostu zaczęły zamierać. Tych powodów może być oczywiście jeszcze więcej, choroby odglebowe także i w niektórych wypadkach to ma miejsce, zwłaszcza tam, kiedy widzimy, że nie odrasta w pobliżu korzenia głównego sadzonka, tylko próbuje gdzieś tam dalej odbić bliżej, znaczy dalej od regularnego rzędu. I co przy malinie jeszcze? No chyba tyle. Praktycznie zobaczymy się pewnie znowu za jakieś 2-3 tygodnie. Na dzisiaj tyle.